Nie tylko kobiety, ale także mężczyźni przyszli na plac ratuszowy, by wziąć udział w ogólnopolskim strajku kobiet, który miał na celu pokazanie sprzeciwu wobec ewentualnego zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Jak podkreślali uczestnicy, to pierwszy krok do ubezwłasnowolnienia kobiet. Nie zgadzamy się, żeby ktoś podejmował za nas decyzję. To nasze ciało. Nie walczymy o to, żeby usuwać każdą ciążę. Walczymy o to, żeby ciąża, która jest zagrożona, żeby móc podjąć własną decyzję. Nie czekać na to, aż płód umrze, aż serduszko przestanie bić. Chcemy mieć prawo. Ta aborcja to jest tylko taką kurtyną, którą zasłania się właśnie brak wolności. To, że będzie medycyna uwsteczniona, że prawo, przecież to są później wszystkie zagadnienia prawne, te więzienia dla kobiet, gdzie jest mężczyzna w tym czasie, czy on będzie odpowiadał, czy nie. Czy pracodawca, który na przykład nie zrobi jakiegoś znakomitego miejsca pracy dla dziewczyny w ciąży i ona poroni, czy on będzie za to odpowiadał, czy nie. Rząd nie ciąży. Można go obalić. To jest właśnie to dzisiaj sentencja tego spotkania. Jeżeli ktoś podejmuje za mnie decyzję, no to jest raczej no zabieranie moich praw, tak? To nie jest raczej fair wobec kobiet. My akurat mamy czterech synów, więc naprawdę nigdy bym się nie zdecydowała na aborcję któregokolwiek z nich, ale gdyby moje życie było w jakiś sposób zagrożone, no czworo dzieci zostałoby samych, tak? Więc no wiadomo, że gdyby była taka opcja, że mogłabym umrzeć nosząc ciążę, no zdecydowałabym się na to, żeby ją usunąć. Nie ma wyboru kobieta co do swojej własnej przyszłości, no i takie pokrzywdzenie kobiety jest dla mnie niedopuszczalne. Nasz strajk nie jest za tym, nie popieramy aborcji samej w sobie, my popieramy po prostu możliwość wyboru. To stary kawaler próbuje decydować o losach młodych kobiet, to nie faceci, myślę, powinni projekt takiej ustawy uchwalać i go przegłosowywać. Jest absolutnie chory, żeby nie powiedzieć poroniony pomysł.